dusza. No to jest tak szerokie pojęcie, ale jak dla mnie to... Thank you.
że no, ale nie przyszliśmy się tutaj przecież smucić, a poza tym, jak mówiłem, wszelkie przejawy sympatii są surowo zbrojone, zatem przejdźmy dalej. Ale najpierw chciałbym wam kogoś przedstawić. To jest Lechu i będzie was dzisiaj zabawiał. Zapewne zastanawiacie się, skąd pomysł na to wszystko? No to na gabinet osobliwości, na kunszt kamerę, pomysł jest stary jak świat. No bo osobliwości są pośród nas, prawda? Osobliwości, dziwności. Czasem przesiadają się do samochodów albo na rowery. Ale ciągle, bezustannie i uporczywie są pośród nas. A my jesteśmy zabiegani. Tu festiwal, tu praca, tu praca, tu festiwal. Wiele takich dziwności po prostu omijamy. A przecież wcale nie chcemy, wcale. No bo pomyślcie tylko, czy chcielibyście, żeby ominęło was coś absolutnie niezwykłego, niesamowitego, dziwacznego? No właśnie, ja bym nie chciał. I właśnie tutaj wkracza kunszt kamera. Zbieramy takie dziwności, zbieramy i udostępniamy je razem z pięknymi tancereczkami po korzystnej cenie. My już, czyli ustaliliśmy. Muzyka? Okropna. Tancerki? Pokraczne. A ten tam... Pisienka na torcie! Krasnalek! No dobra! Ogółem! Ale czuję, że coś was męczy. A no, już wiem. Myślicie, że jesteśmy okrutni. Zamykać w klatce tą taką, no błagam. Sama się zamknęła. Tak, tak. Sama się zamknęła. Ale oczywiście mi nie wierzycie, co? Myślicie, że kłamię. No dobrze, dobrze. A więc wyobraźcie sobie. Pewien piękny piątkowy wieczór w jakimś równie pięknym miejscu krążył Bartolomec. Przechadzacie się. Człowiek w klatce. Próbujecie jakoś do niego przemienić. Może go nawet wyciągnąć. Paskudna sprawa. A więc zanosicie go do gabinetu osobliwości. Nie mówię oczywiście, że zobaczyliście człowieka, tylko jakąś ohydną, odrażającą istotę, która zapisała się pewnego razu w klatce, ale która to wcale, nie chce z niej wyjść. Co ona powiedziała? Powiedziała coś, że tamta wcale, ale to wcale nie chce wyjść. Ale duży metraż tu jest. No i ustawione. Teraz tylko czekać, aż da znać, kurtyna w górę i lecimy dalej. Wiecie co? Jak tak sobie teraz myślę, może jest jej tam dobrze? No, tej składki. Jest bezpieczna. A od reszty świata odgradzają ją jedynie te kraty. No bo umówmy się, no takie odgrodzenie to żadne odgrodzenie. Może sobie patrzeć, obserwować, śledzić, szpiegować. Może być tu sobie... Co ty robisz? No rozgrzewam się. Może być tu sobie niby dzisiaj, ale w gruncie rzeczy nawet nie można jej zdemaskować, a co dopiero wyciągnąć. Myślę, że utknęła tam przypadkiem i spodobało jej się tak bardzo, że postanowiła pozostać na całą wieczność w tym niezobowiązującym miejscu. Ale w sumie, czy to źle? Gdyby wszystko wokół mnie tak ociekało bez sensu, jak ocieka, to też bym się zamknął. Jak już się rozciągnęliśmy i wszystko ustawione, to może powiemy im, że możemy zaczynać cicho siedzieć, bo oni widzą, że ustawione po kurtyna, rozumiesz? Oni nie widzą, że ustawione po kurtyna. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Właśnie, a bydelko nie czeka. No dajcie spokój, no widzom też należy się trochę szacunku. No trochę, nie mówię, że za dużo. To ja. Przerwa? Jasne. Ale dobre stotka. Oj, dobra. Chcielibyście tak bez radia, bez ludzi, bez niczego.
Tylko wy i Popes. Daj spokój. Przecież nie mam miejsca, żeby normalnie usiąść. Tylko stoisz i stoisz, jak ta sztacheta w płocie. Ja bym tak nie mogła. Tylko stoisz i patrzysz. Stoisz i patrzysz. Jak te ptaszki w klatce. No niby tak. Ale w zasadzie, kto tu się od kogo odgrywa? A wiecie, że kiedyś nie było tyle takich dziwności? W sensie, no, pewnie były. Ale wcześniej żadnej tego rodzaju nie spotkałem. Ja też nie. Ale one nie znikają. One nigdy nie znikają. Musiały się po prostu lepiej ukrywać. A ten układzik też wam wyszedł. Naprawdę. Dziękujemy, dziękujemy. A to wcale nie jest takie proste. Zwłaszcza z nią. Wyobrażasz to sobie? Ty sobie ćwiczysz jakiś krok, jakiś wymach, jakiś piruety, a ona? Ona stoi i się na ciebie patrzy. Gdzie nie pójdziesz, gdzie nie spojrzysz, to ona bez przerwy na ciebie patrzy! Właśnie, zresztą no, przecież tak rozgrywa otwarta. Na początku to nawet się bałam, że ona wyjdzie, że zacznie sobie chodzić. No bo co ja mam wtedy niby zrobić? No nie wiem, mam ją zamknąć jakoś z powrotem, zbawić, obezwładnić? Przecież ja nawet nie wiem jak, no, no jak się obezwładnia takie... Kiedyś było prosto. Pałą środkiem przymusu fizycznego przez łeb, no i spokój. A teraz sam już nie wiem, jakieś prawa człowieka czy co. I niby gdzieś tam wiem, że ona sama nie wyjdzie. Ale wiecie, no niepokój pozostaje. Jeszcze chwila i mówimy, że gotowe. Ona się nie uraża. Ale ładnie by było w mnie.
szkoły przyjść wam nie może. Osobliwości wciąż mylą sobie nowe cele. Czasem chcą nas omamić, czasem oszukać, czasem zwieść. A to wszystko pragną zrobić tak, aby pozostać niezauważonym. Weźmy na przykład taką oto lustrzaną osobliwość. Jedną z najbardziej przebiegłych, jeżeli wolno mi zauważyć. Zrobi wszystko, aby na nią spojrzeć. Wygnie się tu i tam, błyśnie ząbkami bielutkimi jak śnieg. Dziwność to nie rada osiągniecie. Któż nie chciałby się nim pochwalić? Pamiętajcie, że to tylko sztuczka, która ma przyciągnąć wasze piękne oczy. Bowiem odbicie jest zawsze, ale to zawsze odwrócone. A więc osobliwość pozwoli się państwu zgubić na jeden moment, także dać się unieść tajemnicy. Aż w końcu nie będziecie wiedzieć, po której stronie lustra stoicie. No ale teraz wygląda to dobrze. A może by tak? Nie no, a może by tak? Pudę! A nie dobra, jednak nie. Oto jest kolejna postać osobliwości. Straszna, straszna jak każda inna. Pomyślcie tylko, absolutnie wszystko, co możecie sobie wyobrazić, może się od niej odbić, zniekształcić i wrócić do adresata. Nic już nie będzie prawdziwe. Spróbujcie jej dotknąć, a zniknie. Dziwna to rzecz. Niełatwa do pojęcia. Nie ma was i nas. Jest tylko lustro. Lustro? Lustro! Lustro! Teraz nie mam już jak żonglować. To pewnie się idioto!
chce się trzęsą. Więc co robię ja? Największa gwiazda klucz kamery? Noszę lustra, czyszczę podłogi.